Weszliśmy do kolejnego pomieszczenia i nas tak zmogło zmęczenie w tym pomieszczeniu, że już po prostu wymiękamy. Zaczyna mnie to powoli wszystko przytłaczać. I nie dramatyzuję w tym momencie, bo nie lubię takiego czegoś na kanale. Jak nie ma dramatu, to się po prostu nie dramatyzuje. Tutaj też nie mamy dramatu, ale jesteśmy po prostu już strasznie zmęczeni. Dociera do mnie powoli, dlaczego ludzie nie siedzą tutaj dłużej niż 4 dni i dlaczego wszyscy, których znam, chodzący tutaj od kilkunastu lat, siedzą tutaj tylko maksymalnie 4 dni i po prostu wychodzą. Nas właśnie chwyta ten piąty dzień w katakumbach. Jesteśmy już zmęczeni. Drogę odnajdujemy, jestem, to już się tam nie męczę, w ogóle nie boję i tak dalej. Ale po prostu już nie mamy siły. Zostało nam teoretycznie trochę czasu, żeby jeszcze poszukać tych kości, bo trafiliśmy tylko na te miejsca, w których już byliśmy i wbrew pozorom, tak jak mówiłem, wcale nie ma ich tutaj tak dużo. Przynajmniej w tym obszarze, bo oczywiście można gdzieś iść 10 km dalej i to zobaczyć. Natomiast my w tym momencie wymiękamy w tym fajnym pokoju, ładnym. Zrobimy sobie zakończenie tego odcinka, wracamy do bazy. Później będzie trzeba przetaszczyć nasze rzeczy ze schowka do miejsca, w którym śpimy. To co też nam zajmie, to na sam powrót do bazy podejrzewam zajmie nam teraz około godziny bez nagrywania. Później jeszcze z pół godziny na przerzucenie tego wszystkiego, no i zaczynamy trochę odpoczywać, żeby jutro można było o 7 wstać, o 10 wyjść i o 14 siąść na sam samolocie. A jak to jeszcze wszystko ogarniemy, to nie wiem, ale to będziemy martwili się jutro. Na tą chwilę kończymy, kamerę odpalamy dopiero jutro rano, kiedy po prostu będziemy już wyrywali się z tych podziemi, bo to jest bardzo dobre podejście, określenie tego wyciągania trzech plecaków naraz przez 3 km pod ziemią, pod wodą, zalanych i tak dalej. I po prostu kończymy ten odcinek teraz. Jose też ma już chyba dochę, zresztą Jose, weź opowiedz jakieś tam swoje, kurde. Jak ty się... Idziemy, stary, on kłamie teraz, kłamie, nie? Kłamie. Jestem zmęczony, jestem bardzo zmęczony, jestem utytułany. To jest mój dziewiczy, że tak powiem, dziewicze przejście, chodzenie w takich miejscach. Już dopada mnie i zmęczenie, i brud, i generalnie chęć wyjścia na światło dzienne, że tak powiem, zobaczenie. I mam już dość tej wilgoci też, to jest wszędzie wilgoć, słuchajcie, jak się śpi w tym śpiworze, to po prostu ten śpiwór wie, czuje, że on nasiąka i gąbka, nie? Mam wrażenie, że po prostu będzie ważył w cholerę, nie? Znaczy, ja powiem w ten sposób, nie? Oprócz tego, że jak się zasypia, jest gorąco, a jak się budzi, to jest zimno, to jeszcze kondensuje się jakaś woda na tym śpiworze, tam śpiwór wilgotny, matę mam wilgotną i mam kurtkę wilgotną, wszystko jest po prostu wilgotne, chodzę spać w wilgotnych ciuchach do wilgotnego śpiwora i jakimś cudem zasypiam. Także dostajemy tutaj naprawdę niezły wpiernicz i w tym momencie po prostu ściągamy sobie z barków chociażby to nagrywanie, bo co za dużo, to niezdrowo. I kierujemy się teraz godzinę. Jeszcze jedna rzecz, ja mam prawie 1,90 m i ja biegam za kawiakiem z kamerą, często dosłownie w przykucu, z głową tak mniej więcej, staram się trzymać poziom tej kamery, żeby równo było. A kawiak, no kawiak zapieprza, kawiak chodzi bardzo szybko. Więc staram się go dogonić i po prostu jestem już cały obolały, mam ze dwa guzy na głowie i obtarć już nawet nie liczę. Więc bardzo się cieszę, że wyłączamy już kamerę i spokojnie sobie dojdziemy do naszej noclegowni. No z tym zapieprzaniem to bym nie przesiadzał, bo wcale już tak bardzo nie zapieprzam, kurde, jak zapieprzałem na samym początku. Tylko kwestia jest też tego typu, że ja chodzę szybciej, bo nie muszę się aż tak bardzo schylać jak on, bo on 15 cm więcej, a to w tych katakombach jest wbrew pozorom całkiem sporo. Z tego wynika ta różnica. W każdym razie kończymy ten odcinek. Przepraszam, że był taki mało spektakularny, jeżeli chodzi o jakieś odkrycia pod ziemią, jakieś kurde, nie wiem, kości, nie wiadomo co, kości i tak dalej, ale no, w tym odcinku tak naprawdę to wszystko nas już troszeczkę przerosło, więc musimy sobie trochę iść odpocząć, co też właśnie idziemy teraz robić. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku, ostatnim albo przedostatnim z serii katakombowej. Czołem! Zgodnie z obietnicą, ostatkiem sił o godzinie 1:16 nagrywam już ten materiał, który po prostu będzie jakby zamykał to wszystko, bo już będziemy wychodzić, pakować się do samochodu i tak dalej. Pewnie będzie jakieś podsumowanie, ale to później, bo już jestem wyczerpany zarówno jak fizycznie, jak i psychicznie tym wszystkim. Ale jest całkiem spoko, naprawdę z Sarą się bawimy. W każdym razie chciałem wam to jeszcze pokazać, jak to tutaj wygląda. Dzięki temu, że tutaj jest ten szyb do góry, a w nim drabina, która przewodzi sygnał po prostu normalny, telefoniczny. Mamy internet LTE na jednym z naszych telefonów, który jest routerem i udostępnię go też mi. Dlatego też mogę tutaj zrobić tego live'a. Także to nie była żadna ściema. Jesteśmy teraz na takiej głębokości. Jak nie wierzycie, to zobaczcie. Na YouTubie słuchamy na Dobranoc pana Ravela, Bolero, muzyczka na uspokojenie, 1:17.
Jutro wstajemy o około 9, o 11 mam być na powierzchni. To był zarąbisty wyjazd. Spędziłem tu 5 zarąbistych dni po prostu, żeby tylko nie przeklinać, bo naprawdę ciśnie mi się wiele słów na usta, było naprawdę cudownie. Jeszcze nie dociera do mnie chyba to, co odwaliłem, bo to naprawdę jest duże wyzwanie przeżyć 5 dni z tymi wszystkimi torbami i tak dalej. Jak tu wchodziłem, mieliśmy chyba 30, około 30-40 kg sprzętu na głowę każdy. Teraz już mamy około 20, bo żeśmy się odchudzili maksymalnie. Aż się nie możemy doczekać, że złożymy te lekkie plecaki i nie będziemy już musieli ich nieść 3, tylko na przykład 2 na głowę. Także jest naprawdę super elegancko. Nie polecam i tak nikomu tego wszystkiego, gdyż było to też naprawdę duże wyzwanie i naprawdę wymagało też jakichś dużych umiejętności ogarniania tego wszystkiego i zrobienia tak, żeby było dobrze, bo te wszystkie tutaj tunele są strasznie skomplikowane i zresztą głupie rzecz wychodząc, będzie jakiś, był tam filmik pewnie w przeszłości już, ale wychodząc z miejsca, gdzie zostawialiśmy nasze rzeczy, zgubiliśmy się, nie wiem, ze 4 razy na odcinku 100 metrów. Było takie skomplikowane, natomiast wracając do tego, później szliśmy, nie wiem, 4 km, było bez problemu, praktycznie się nie gubiliśmy nic z tych rzeczy. Natomiast wracając, zgubiliśmy się 6 razy na tych ostatnich 100 metrach. To jest tak bardzo skomplikowane, mimo że miałem mapę na karcie, mimo że miałem mapę na telefonie. Spotkaliśmy też wielu różnych ludzi, jedni mniej dziwni, drudzy bardziej dziwni, ale wszyscy generalnie są tutaj zaprawieni i byliśmy potraktowani jako jedni ze swoich, no chociażby przez to, co właśnie odwalamy za pierwszym razem. Dobra, pewnie to było bardzo nieskładne i niespójne, powinienem to założyć jakoś inaczej, ale już nie ma czasu, znaczy czasu jeszcze teoretycznie by się znalazło, ale już po prostu nie ma siły, bo jesteśmy wyczerpani. Właśnie chciałem, kurde, zacząć zmieniać sobie skarpetki na przykład, te spodnie trochę wytrzepać, bo to wszystko w ogóle tutaj nie wysycha, przecież tak były mokre do kolan, wyschło, trzeba, widzicie, tu wyschło. I w takich spodniach na przykład już nie wyjdziemy na ulicę, bo stwierdziliśmy, że przed włazem się przebierzemy, żeby wyglądać ładnie, elegancko. Także będzie całkiem spoko i w przeciwieństwie do dojazdu tutaj, pełnego przygód i w ogóle, powrót będzie już ogarnięty na 100%. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku i również w całej serii. Bo mam nadzieję, że to będzie opublikowane, bo myślę, że opublikuję to na samym jej końcu. No i tyle, ja idę spać. I pewnie widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Ciekawe, jak daleko od tej daty dzisiejszej, czyli 4 października, ten film pojawi się na kanale, skoro ma być ostatnim z tej serii, nie? A nagrałem chyba z 7 godzin materiału. No nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czołem. Siemano. Od mojego wyjścia z katakumb minęło w dniu premiery tego odcinka dokładnie 16 tygodni, co wydaje mi się jest dobrą okazją na to, żeby podsumować tą całą serię i zakończyć to wszystko taką fajną klamrą, jaką właśnie chciałem to zakończyć, czyli nagraniem z domu, w którym na spokojnie opowiem trochę o tym wszystkim. W katakumbach mieliśmy jeszcze nagrać 2 albo 3 odcinki. Chciałem nagrać wieczorem jakieś podsumowanie w katakumbach, rano chciałem coś nagrać, jak wychodzimy i tak dalej. Natomiast byliśmy już tak bardzo zmęczeni, że nie starczyło nam sił na cokolwiek. Zmieniliśmy plany, żeby w ogóle wyjść innym wyjściem niż tym, którym chcieliśmy początkowo wyjść, żeby tylko było bliżej, bo byliśmy już naprawdę wyczerpani i nie do końca byłoby chyba co oglądać, jeżeli byśmy coś nagrali. Bo obaj już dosłownie włóczyliśmy nogami i naprawdę mieliśmy już dochę, także na 5 dni to ten 5. dzień był naprawdę najtrudniejszy, zwłaszcza jak widzieliście w poprzednim nagraniu, jak już mnie złapał kryzys i naprawdę już mi się nic nie chciało, chciałem po prostu usiąść, zwinąć się w kulkę i pójść spać. Natomiast starczyło mi siły na live'a, był to mój pierwszy live w życiu, miałem na niego jakiś tam pomysł, ale jak zobaczyłem, że po 2 czy 3 sekundach nagle online jest 200 czy tam 100 osób, już nawet nie pamiętam, no to trochę mnie zatkało i cały ten pomysł gdzieś tam zniknął w mojej głowie. Wiele osób też zarzucało mi, że to jest fake, ten cały live. No mam nadzieję, że teraz po 15-14 odcinkach i 6 godzinach oglądania filmów z katakumb mało kto już będzie myślał, że ten cały live z podziemi, jaki tam nagrałem, to był fake. Nie udał się może tak ten live, tak jak chciałbym, żeby się udał. Przede wszystkim jakość kamery w Caterpillarze, no to przednia kamera to jest dosłownie jakość Nokia 3310, czyli tragiczna. Dodatkowo połączenie internetowe zrywało, w materiale, który został na YouTubie, jest masa cięć. Nie są to cięcia oczywiście moje, bo na czym bym to przyciął w katakumbach. Natomiast są to cięcia, które wynikają z tego, że internet po prostu nie łapał i nagle urywa w pół słowa i zaczyna nagrywanie dalej, 3 zdania dalej. Szukałem trochę innych materiałów, które mógłbym porównać do tego live'a z podziemi, gdyż bardzo interesowało mnie, czy ten mój live z podziemi jest pierwszym, jednym z pierwszych, czy może setnym, czy tysięcznym. Nie znalazłem nic, także mam dość spore prawdopodobieństwo, że jestem pierwszym, któremu udało się zrobić live'a z podziemi. No przynajmniej w katakumbach, nie wiem jak to wygląda w innych miejscach.
Także jestem z tego bardzo dumny, mimo że ten cały live nie wyszedł do końca tak, jakbym chciał, to sam fakt, że chociażby w mojej głowie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jestem pierwszy, który to zrobił, no to mi wystarcza w 100% jako satysfakcję. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, był to pierwszy live w moim życiu i w ogóle nawet nie wiedziałem, jak działają te wszystkie funkcje. Tam po prostu kliknąłem rozpocznij transmisję na żywo, nadałem jakiś tam tytuł. Nie wiedziałem, że jest czat, w ogóle nic nie wiedziałem na ten temat. Byliśmy tam trochę zszokowani z Colcitem, tym jak to szybko się tam, że tak powiem, potoczyło. Patrz, 50 osób nas oglądają, masakra, jak to działa. Jeżeli chodzi o nasze dalsze losy w katakumbach, no to wyglądało to w ten sposób, że wstaliśmy około 9 rano. Jak się tylko obudziliśmy, to od razu wiedzieliśmy, że nie będzie już dzisiaj dnia filmowego, nie będzie też naszego planu A, czyli przebijania się przez 3 godziny na południe do bezpieczniejszego wyjścia, znaczy bezpieczniejszego, wszystkie są bezpieczne, tylko do mniej przypałowego wyjścia. Zdecydowaliśmy się, że wyjdziemy najbliższym możliwym wyjściem, jakie jest nam znane, czyli studzienką kanalizacyjną pośrodku ulicy. Trochę się denerwowałem, bo trochę się bałem, że nie otworzę tej studzienki, albo że później jej nie zamknę. Jak już mówiłem w filmach, to jest chyba najgorsza możliwa rzecz, jaka może się przydarzyć. No na szczęście poszło to całkiem sprawnie, no chociażby dlatego, że mnie też katafile przygotowali, to znaczy zabierali mnie do różnych studzienek, pokazywali mi, gdzie są te takie bolce, które trzeba wsadzić albo wyciągnąć, żeby tą studzienkę zablokować albo odblokować. No i muszę powiedzieć, że byłem trochę przygotowany, także jeżeli chodzi o studzienkę, to ogarnęliśmy to całkiem spoko. Bardzo się też denerwowałem tego, że wychodzimy sami, bez żadnych katafili, bo to z reguły oni otwierali te studzienki, zamykali, myśmy tylko wskakiwali pod ziemię. Tutaj byliśmy już sami, więc stwierdziłem, że zrobię to wedle strategii, nie patrz na nic, co dzieje się dookoła, czyli wychodzę, wkładam głowę do studzienki, to jest Colcit podaje mi torby, które ja wyrzucam na ulicę, później wychodzi Colcit, zamykam studzienkę, no i tak też było. No i odeszliśmy kawałek dalej, jak gdyby nigdy nic. Nikt oczywiście na nas nie zwrócił uwagi, mimo że studzienka po dość ruchliwym chodniku, jakiś metr od krawędzi bardzo ruchliwej jezdni, chyba czteropasmowej. Serce mi było niesamowicie, ale to jest taki bardzo fajny rodzaj adrenaliny, którą sobie cenię i bardzo mi się to podobało. Po wyjściu ze studzienki udaliśmy się do parku, do tego parku, w którym nagrywałem te jedne z nielicznych ujęć na powierzchni w całej serii z katakumb. W parku dołączył do nas Bartek, który po drugim dniu wyszedł na powierzchnię, gdyż miał jakieś problemy z plecami i nie mógł już za bardzo się ruszać, więc spędził 3 czy 4 dni w Paryżu. W parku zaczęliśmy się w jakiś sposób czyścić, bo byliśmy strasznie brudni. Nie nadawaliśmy się do pójścia na lotnisko w takim stanie, w jakim byliśmy, dlatego poszedłem do jakiegoś pierwszego lepszego sklepu. Znaczy może pierwszy lepszy to nie był, bo trochę się naszukałem tego sklepu, ale poszedłem do takiego sklepu, w którym jest wszystko, od papierosów, przez alkohol, kończąc na szczotkach do kibli tak naprawdę. No i kupiłem taką szczotkę do kibla i tą szczotką w tym parku szorowaliśmy się przez jakieś 40 minut, żeby te buty, torby jakoś wyglądały. No i co? I później droga na lotnisko. Oczywiście wszystko, żeby jak najszybciej, jak najwcześniej tam być, bo jadąc do katakumb mieliśmy dużo przeżyć na lotnisku. I po dojechaniu na lotnisko pierwszy raz w końcu zjedliśmy coś na powierzchni od chyba 2 dni. Pamiętam to jak wczoraj, to była kanapka z tuńczykiem i z czymś tam jeszcze za chyba 10 euro, wiecie jakie są ceny na lotnisku. Była paskudna, pewnie nawet wczorajsza, ale i dla mnie, i dla Colcida to była wtedy najsmaczniejsza kanapka na całym świecie, co zresztą widać też na zdjęciu. Przy oddawaniu toreb do samolotu, do tego co idzie pod kabinę, pani stwierdziła, że nasze torby są za brudne i pewnie zabrudzą inne torby, w związku z czym dostaliśmy takie worki przezroczyste na nasze plecaki. Wróciliśmy do Berlina. Z chłopakami pojechaliśmy do mnie, bo u mnie tutaj zawsze w domu jest taka baza, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś z Berlina, to wszyscy się spotykamy u mnie dzień wcześniej, żeby przeorganizować rzeczy, torby, omówić jeszcze pewne rzeczy. Zresztą coś takiego samego czeka mnie jutro po 20. W sumie będzie dzisiaj po 20, w dniu, w którym wy oglądacie ten odcinek, jeżeli jest to dzień premiery, bo zaraz po premierze przyjeżdża właśnie do mnie dwóch kolegów i będziemy się przygotowywali do wyjazdu do Izraela, o którym też później opowiem. Po przyjechaniu tutaj do mnie chłopaki bardzo szybko się ogarnęli, delikatnie się tam wykąpali, wzięli szybki prysznic, wsiedli w samochód i pojechali do Łodzi, bo z Łodzi są, czyli z Berlina do Łodzi mieli jednak kawałek drogi. No i co? Przez pierwsze 3 godziny leżałem w wannie, byłem taki spragniony kąpieli i leżenia w ciepłej wodzie w mojej ukochanej wannie, że nie wyobrażałem sobie tego inaczej, także przez pierwsze 3 godziny robiłem tylko i wyłącznie to. Po wyjściu z wanny tak naprawdę przez 3 godziny jadłem non-stop. Byłem strasznie wygłodniały, tak jak już wspominałem, straciłem kilka kilo podczas tego wyjazdu, także starałem się to jak najszybciej nadrobić. No a później do łóżka,
w końcu płaskiego, a nie jak hamak wygiętego w pół. I w łóżku od razu na brzuch, zasnąłem w ciągu minuty i obudziłem się dokładnie w tej samej pozycji, z tego względu, że bardzo brakowało mi leżenia na brzuchu, a ja zawsze śpię na brzuchu. Jadąc do katakumb, pierwszy raz spałem na hamaku i nie mogę powiedzieć, że dobrze się wysypiałem, chociażby z tego względu, że nie mogłem się położyć na brzuchu i cały czas byłem zmuszony spać na plecach, co nie jest moją naturalną pozycją. Wypadałoby tą serię jakoś podsumować. Przede wszystkim seria z katakumb to była najdłuższa i najbardziej ambitna seria na tym kanale, o czym oczywiście wspominałem w wielu odcinkach, także nie jest to dla was jakaś żadna nowość. W 16 tygodni opublikowałem 15 odcinków, z czego jestem naprawdę dumny, gdyż wcześniej jeden odcinek czasami publikowałem na miesiąc, czasami na dwa. Teraz udało mi się to przyspieszyć do jednego tygodnia. Średnio oczywiście uśredniając, bo czasami były dwa tygodnie bez odcinka, czasami były w 4 dni 3 odcinki. Co też oczywiście powinienem zaplanować lepiej, trochę to bardziej regularnie zrobić, no i takie też mam plany na przyszłość. Mimo długości tych odcinków bardzo się cieszę, że dalej się wam podobają, że udało mi się zbić tą monotonię tuneli i mojego brudnego tyłka i moich pleców, które cały czas były widoczne na pierwszym planie filmu, jakimiś ciekawymi opowieściami o katakumbach i historii o katafilach i innych przypadkach, które się przydarzyły w katakumbach. Muszę powiedzieć szczerze, bez jakiegoś owijania bawełny, że jestem dumny z tego, co zrobiłem, jeżeli chodzi o nagrywanie w katakumbach i później montaż tego też. I nie mówię tutaj tylko o czas, w jakim się ogarnąłem, ale też to, co udało mi się stworzyć, bo tak naprawdę 6-godzinna seria o tylko i wyłącznie o katakumbach to jest coś, czego ani ja nigdzie nie widziałem, ani żaden katafil, nawet najstarsi katafile czegoś takiego nie widzieli, żeby ktoś poświęcił tak dużo czasu, żeby nagrać katakumby. Mi się to udało, natomiast to, co najbardziej katafili zaskoczyło, to, że mimo, że te odcinki były tak długie, że tych materiałów było tak dużo, to, że one się cały czas oglądały i to były dla nich jakiś wyznacznik, bo nie wszystkie odcinki mają już zrobione napisy angielskie, to był dla nich jakiś wyznacznik tego, że to się w jakiś tam sposób ogląda. Ja muszę powiedzieć, że jestem trochę w szoku, że tak długie odcinki tak dobrze przyjmowały się na kanale, że ani razu nikt mi nie napisał, że odcinek jest nudny, monotonny czy za długi. Jak już to dostawałem z jebki, bardzo przyjemne zresztą, że odcinki są za krótkie i powinny być dłuższe i częściej i w ogóle więcej, co jest naprawdę fajną rzeczą, którą sobie bardzo cenię. Jednym z ważniejszych rzeczy, jaką udało mi się, jaka się we mnie zmieniła po katakumbach, jest to, że przełamałem się do dłuższych odcinków, gdyż wcześniej do jednej jaskini schodziłem na 2 czy 3 godziny, po czym schodziłem na więcej godzin, ale nagrywałem nawet 2 czy 3 godziny z jednej jaskini, po czym wracałem do domu i po paru miesiącach siadałem do tego i ścinałem wszystko do 10-minutowego czy 15-minutowego filmu, tylko dlatego, że byłem przekonany, że nikomu nie będzie się chciało oglądać mojego brudnego tyłka przez więcej niż tych 15 minut. No jak widzę, byłem w błędzie. Dużo osób chętniej ogląda nawet takie dłuższe materiały niż krótsze i wydaje mi się, że będę w ten sposób nagrywał swoje dalsze odcinki. Od tej pory wszystkie odcinki będą trochę dłuższe, oczywiście nie będę tu przeginał z jakimiś 1,5-godzinnymi czy coś w tym stylu. No natomiast odblokowałem się na odcinki dłuższe niż 20 czy nawet 30 minut, na 40-minutowe chyba jeszcze nie. Także takich odcinków możecie się też spodziewać z kolejnej serii. Kolejną częścią podsumowania jest to, że chciałem powiedzieć coś, czego chyba nie powiedziałem w całej serii ani razu, czyli to, że raz, że to było moje marzenie, ale po spełnieniu tego marzenia mogę powiedzieć, że to był najfajniejszy wyjazd w moim życiu, jak do tej pory, o czym powiem później. Oczywiście było wiele innych ciekawych i interesujących miejsc, o wiele mniej monotonnych niż katakumby, natomiast żadne z nich nie było tak rozległe, tak rozbudowane, wielopłaszczyznowe, to znaczy do katakumb dochodzi subkultura katafili, do katakumb dochodzi ta cała sztuka, wszystko co jest tam zrobione, dochodzi też ten przypał policyjny, no i dochodzi fakt, że nad katakumbami znajduje się europejska metropolia zamieszkana od 2000 lat tak naprawdę, która żyje, tętni tym życiem i nie wiem, no strasznie mnie to jara, zakochałem się w tych katakumbach tak naprawdę. Z pewnością będę tam wracał o wiele, wiele częściej, natomiast nie zawsze z kamerą, o czym już też pewnie mówiłem. A jeżeli chodzi o 2020 rok, to mam na niego takie plany, że wydaje mi się, że ten wyjazd z katakumb niedługo będzie na podium, jeżeli chodzi o moje najfajniejsze wyjazdy, bo być może nawet w marcu spędzę 5 dni pod ziemią i to już nie będzie jakaś struktura zbudowana przez człowieka, tylko to będzie 100% naturalna jaskinia. Ale tu na razie nie zapeszam, bo to jeszcze wszystko nie jest pewne. Kolejną rzeczą, której nauczyłem się w katakumbach, jest poznanie mojego sprzętu. Trochę może to dziwnie zabrzmieć, mój sprzęt cały czas ewoluuje, dużo rzeczy się zmienia. Specjalnie na ten wyjazd na przykład kupiłem kamerę z możliwością stabilizacji, żebym nie musiał brać całego stabilizatora, który byłby za duży. No i jak najgorszy i ostatni gamoń przez pierwszych 4 dni nagrywałem bez tej stabilizacji.
Także no, za to sobie pluję w brodę do dzisiaj. Ale nauczyłem się też bardzo dużo, jeżeli chodzi o zapas baterii, jakie mam. Też na katakumby zorganizowałem, znaczy musiałem zakupić bardzo duży zapas baterii. I przez to, że tam byłem, bardzo sobie dużo rzeczy posprawdzałem, akumulatorków, policzyłem różne rzeczy i tak naprawdę w tym momencie jestem w stanie bez międzyładowania, że tak powiem, nagrywać na samych lampach do baterii, bo one są najtrudniejsze w ładowaniu, bo do nich musi być kontakt. Ich nie da się ładować z powerbanka. No to do samych lamp mam baterii na prawie 30 godzin non-topper. Jeżeli chodzi o GoPro, no to mam w tym momencie dwie kamery. 8 przyszła tak naprawdę wczoraj, teraz właśnie do niej mówię. I do nich mam chyba z 8 czy 10 baterii już łącznie. Także tutaj też by mi starczyło spokojnie na ten 6 czy 8 godzin. No i do tego powerbanki do ładowania tych baterii. Także w tym momencie jestem się w stanie zamknąć na tydzień pod ziemią tak naprawdę bez międzyładowania i nagrywać cały czas wszystko, co będę chciał nagrywać. No i bardzo mnie to cieszy, bo przez to, jakie inwestycje na sprzęt poczyniłem w katakumbach, teraz bardzo długo nie będę musiał w końcu wydawać nic na sprzęt, bo teraz ten zestaw taki, jaki mam, starczy mi tak naprawdę na 2 czy 3 lata. Mam nadzieję, jeżeli tego nie zgubię jak telefonu albo nie zniszczę w jakiś tam sposób. Najważniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się w katakumbach, to, i to was zaskoczę, nauczyłem się bardzo dużo o sobie, gdyż przez to, że nagrałem tych 7 godzin materiału, które później przez 16 tygodni montowałem, ciąłem, oglądałem dziesiątki razy to, co ja do was mówię. Ja nie mogę patrzeć na te swoje odcinki, szczerze mówiąc, bo po prostu tyle razy już to wszystko widziałem. Ale nauczyłem się bardzo dużo o sobie i to myślę, że wydaje mi się, że mogę w jakiś sposób polecić każdemu oglądanie samemu siebie, jak się mówi, gdyż można dostrzec rzeczy, których się nie dostrzega. I ja na przykład dostrzegłem, wy też to zaczęliście dostrzegać i niektóre rzeczy nawet ja nie dostrzegłem, dopiero dostrzegłem w komentarzach. Dostrzegłem, jak często używam pewnych zwrotów, które robią się już trochę monotonne, żeby nie powiedzieć, że męczące. Czyli na przykład jak często zaczynam zdanie od no, albo przerywnik jako także, albo na samym końcu zdania mówię nie, albo no to lecimy. I masa innych rzeczy, których pewnie jeszcze sobie nawet nie zdaję sprawy. Wynika to pewnie ze zdenerwowania przed kamerą, gdyż przed kamerą cały czas się denerwuję, nie jestem jakimś profesjonalnym aktorem prowadzącym, czy jakby to w ogóle można mnie było nazwać. Teraz też się denerwuję przed tą kamerą, nawet nie chcecie wiedzieć, która to jest próba nagrywania. Jeżeli chodzi o katakumby, to jest jedna rzecz, której bardzo żałuję. I to jest rzecz, której możecie się śmiać, która może się wydawać dla was głupia. Natomiast ze zmęczenia, z nieprzemyślenia, czy chociażby z tego, w jakim stanie była ta rzecz, wyrzuciłem swoje ukochane spodnie do śmietnika w Paryżu. To są spodnie, w których pierwszy raz szedłem pod ziemię, to są spodnie, w których przez następnych 8 lat tak naprawdę bardzo często jeździłem pod ziemię. Są moje szczęśliwe spodnie, jestem bardzo przywiązany do ciuchów. Tak naprawdę ta koszulka to jest moja ulubiona koszulka, którą mógłbym nosić codziennie, którą mam tak naprawdę... No nie wiem, widać po jakości na druku, jak długo już ją mamy. I tak właśnie było z tymi spodniami. Jestem na siebie wściekły, że te spodnie wyrzuciłem do śmietnika w Paryżu, podczas kiedy mogłem je tak naprawdę przywieźć do domu i albo zszyć i używać dalej, co już tak średnio, bo tam już była dziura na dziurze, albo chociaż oprawić w gablotę i powiesić sobie nad łóżkiem czy coś takiego, bo takie odpały też mam i coś takiego chętnie bym zrobił. Także to jest rzecz, której najbardziej żałuję, jeżeli chodzi o te wszystkie katakumby. Poza tym nie żałuję niczego i tak jak mówię, to był najfajniejszy wyjazd w moim życiu. No i mam nadzieję, że szybko się to zmieni. Dostałem też od was kilka pytań. Wybrałem z nich dosłownie te najciekawsze moim zdaniem. W każdym razie najfajniejszym pytaniem jest to, w których pytacie o to, w jaki sposób ja się w ogóle dogadałem z katafilami, jeżeli to jest takie zamknięte środowisko. No więc tak jak mówiłem, wyjazd do katakumb to był wyjazd, o którym marzyłem od wielu, wielu lat i tak naprawdę 3 albo 4 lata temu napisałem do pewnej osoby, którą gdzieś poznałem na jakimś forum, wtedy już był Facebook, na Facebooku, czy byłaby jakaś możliwość zabrania mnie tam, pokazania mi tego, przedstawiłem też jakie filmy robię i tak dalej. Ta osoba powiedziała, że nie jest z Paryża, ale da mi kontakt do swojego kolegi, który jak się okazało później de facto też nie jest z Paryża, nie jest nawet paryżaninem, nie jest nawet Francuzem. No z kolegą chwilę pogadaliśmy i bardzo szybko okazało się, że oboje mamy tą samą chorobę, czyli chorujemy na dziury. Nadajemy na tych samych falach i bardzo szybko się z tą osobą zakolegowałem. Regularnie nawiązywaliśmy jakieś tam rozmowy o podziemiach. Ja zapraszałem go do mnie, on nie zapraszał do katakumb, ale ja ciągle nie mogłem przyjechać, bo praca, no i inne rzeczy. No ale w końcu na początku zeszłego roku wybrałem termin, kolega klepnął, wszyscy kupili samoloty, no i się umówiliśmy w końcu na ten 20, który to był? To był dokładnie 28 września o północy, to był moment, w którym zszedłem do katakumb, 4 października, około 11 to był moment, w którym wyszedłem.
Nie miałem robionych żadnych testów, żadnych weryfikacji, ani nic z tych rzeczy. Kolega mnie już po prostu znał, widział w jaki sposób ja te filmy robię, widział ile ja miejsc pokazuję na tych filmach, jak to wygląda. Dużo też rozmawialiśmy. No, znajomość języków w tym wypadku akurat pomaga, gdy ja znam akurat niemiecki i angielski, co mi się bardzo w katakumbach przydało, bo mogłem rozmawiać z osobami i w tym języku. Jeszcze obok mnie był jeszcze Jose, który mówi dodatkowo po hiszpańsku. Także byliśmy naprawdę bardzo wielojęzyczni, jeżeli chodzi o katakumby. Natomiast kolega zabierając mnie do tych katakumb, jak już się zaczął zbliżać ten termin, to zaczął mnie troszeczkę bardziej przygotowywać do tego wszystkiego. Dał mi tam parę rad, może wszystkich wam tutaj nie będę sprzedawał, natomiast umówiliśmy się też na parę rzeczy. No i pierwsza z tych rzeczy to jest niepokazywanie wejść, dlatego też nie ma żadnego nagrania, jak ja gdzieś otwieram studzienkę, wchodzę, wychodzę. Musicie mi tutaj uwierzyć po prostu na słowo. Druga rzecz to nie jest niepokazywanie map. Ja kilka map pokazałem, ale to były raczej odcinki, znaczy wycinki tych map. To nie było pokazywanie cały czas mapy, czy pokazywanie, gdzie ja aktualnie się znajduję i gdzie ja się ruszam. Chociaż najfajniej byłoby to właśnie zrobić, tak jak ja sobie to wymyśliłem, czyli w grach, czyli w narożniku jest gdzieś jakieś okienko i w tym okienku jest mapa. Jeżeli ja się ruszam, to ta mapa się odpowiednio też rusza w ten sposób, że cały czas pokazuje, gdzie ja jestem wokół. No ale niestety tego nie mogłem zrobić, dlatego też nie ma tak dużo map, jak było w innych odcinkach, na przykład jaskiniowych. A kolejną rzeczą jest to, że mnie poprosił o to, żebym nagrywał te filmy w taki sposób, żeby nie zachęcać i nie ułatwiać innym. Znaczy, żeby nie zachęcać ludzi do przyjeżdżania do katakumb i nie ułatwiać im tego w żaden sposób. No mam nadzieję, że ten cel udało mi się też w jakiś sposób osiągnąć. W każdym razie z kolegą jestem cały czas w kontakcie, zresztą nie tylko z nim, bo tam poznałem też masę innych osób. Nawet specjalnie dla niego i w sumie dla innych katafili powstają napisy angielskie do moich wszystkich odcinków z katakumb. Siedzi na tym Ania i Beryl, których bardzo pozdrawiam i którym bardzo dziękuję za to, że zechcieli mi w tym wszystkim pomóc, gdyż to jest podobny wymiar pracy, jaką trzeba wykonać do tej, jaką ja wykonałem, montując te filmy i przygotowywując te wszystkie odcinki. Jeżeli chodzi o mapy, to map też nie wysyłam, nie udostępniam informacji o wejściach, nie, bo mam jakieś zasady urbexowe czy coś takiego, tylko dlatego, że się w ten sposób dogadałem z katafilami, dlatego nie piszcie do mnie o mapy, nie piszcie do mnie o wejścia, nie piszcie o jakieś lokalizacje, bo bardzo często dostaję takie pytania. Większość moich znajomych katafili wiedzieli, że będę nagrywał. Ten główny, z którym rozmawiałem, jak się dowiedział, że będę chciał nagrywać, stwierdził, że no to muszę zabrać jednak dwie czy trzy osoby mniej, gdyż one są takie bardzo radykalne, jeżeli chodzi o nagrywanie pod ziemią. Także każdy wiedział o tym, że będę nagrywał, nikt w sumie nie miał nic przeciwko, ale ja też nie pokazywałem swojej kamery przy ludziach, to znaczy bardzo często było tak, że było kilka osób, które znałem, które o tym wiedziały i bardzo dużo osób, które nie znałem i które o tym nie wiedziały i lepiej, żeby o tym nie wiedziały, dlatego wtedy kamera zostawała w plecaku, dlatego też nigdy nie nagrywałem jakichś większych grup osób, ani imprez, ani nic z tych rzeczy. Nagrywałem najczęściej jak byłem sam albo jak byłem z tym swoim kolegą. Także nikogo tutaj nie okłamywałem, bo to też niektórzy pytał, czy ściemniałem katafilom, że nie nagrywam, a nagrywałem, czy coś takiego. Nic takiego nie było, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Nadmienię tutaj też, że kolega, który mi to wszystko w katakumbach zorganizował, ja go poznałem dopiero na katakumbach. Także to też było dla mnie duże ryzyko, gdyż nawet nie wiedziałem, jak on wygląda, on mi nie wysyłał swoich zdjęć, on ma trochę obsesję na punkcie swojej prywatności. Nikt nie wie nawet, tak on ma na nazwisko, wbrew pozorom, wiemy tylko, że pracuje gdzieś dla rządu. Także bardzo ciekawa i bardzo fajna osoba, ale tak jak mówię, ryzykowałem trochę jadąc tam też do osoby, której nawet nie poznałem. Zresztą ryzykowałem jeszcze bardziej, ale o tym powiem zaraz. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o podsumowanie katakumb, to jedną z rzeczy, które chciałem też bardzo wyraźnie podsumować, jest ilość znajomości, jakie tam zawiązałem i ilość przyjaźni, jaka się tam urodziła. Gdyż nie wiem, czy wiecie, ale ani Coldseed, ani Bartek nie były dla mnie znanymi, to nie były dla mnie znane osoby przed przyjazdem. Tak naprawdę ja zaproponowałem Iskierowi z Jomonstera, żeby ze mną pojechał jeszcze raz. On nie miał czasu, więc powiedział, napisz może do Coldseeda, on będzie chciał. Ja o mniej więcej wiedziałem, kto to jest, ale nigdy go nie widziałem, nigdy nie zamieniłem z nim nawet słowa. Więc zadzwoniłem nawet do niego. No i tego też nie zapomnę chyba nigdy, bo po 10 sekundach od mojego mówienia on mi przerwał i powiedział, że jedzie. A jestem prawie pewien, że on nawet wtedy nie wiedział do końca, z kim rozmawiam. Także w ten sposób się zaczęła nasza przygoda z Coldseedem. Natomiast to też było bardzo duże ryzyko dla mnie, z tego względu, że zabrałem ze sobą dwie osoby, bo Coldseed chciał jeszcze zabrać jednego kolegę Bartka, który miał być fotografem. Zabrałem ze sobą dwie osoby, których nie znam pod ziemię, do kolejnej osoby, którą znam, ale tylko przez internet.
I te dwie osoby, które są zabrane z Polski, nigdy w życiu nie były pod ziemią, także ryzyko było naprawdę całkiem spore, że coś nie pójdzie. Zwłaszcza, że pod ziemią też jest tak, że jeżeli się zabierze złą osobę ze sobą, złego członka ekipy, czy nieodpowiedniego członka ekipy, to później trzeba się z nim użerać przez kolejnych 5 czy 6 dni, albo trzeba się za niego wstydzić przez kolejnych 5 czy 6 dni pod ziemią, będąc w towarzystwie innych osób, na przykład katafili. Jeżeli chodzi o Bartka, jeżeli chodzi o Kocida, no to takie rzeczy to w ogóle się nie wydarzyły. Zarówno z Bartkiem, jak i z Kocidem strasznie się zaprzyjaźniliśmy. Teraz to są jedni z moich bliższych kolegów, przyjaciół. Z Kocidem mam masę planów na kolejne wyjazdy. Z przyjemnością z nim gdzieś jeszcze pojadę. Mam nadzieję, że on ze mną też. Jak tam, hostel, wytrzymałeś? No spoko, już dożyć się może. Nie? Jeżeli chodzi o Bartka, to z Bartkiem również się zakolegowałem, mimo że pod ziemią byliśmy razem tylko przez 2 dni. Natomiast z Bartkiem sprawa wygląda w ten sposób, że Bartek zrobił już w sumie, bo teraz ja ją muszę tylko uzupełnić, zrobił stronę, ale to tak naprawdę będzie portal, o którym jeszcze opowiem później, żeby może nie robić żadnych dygresji. Także nie tylko wiedza z podziemi, nie tylko wiedza na temat nagrywania, ale również znajomości, które moim zdaniem bardzo, bardzo mocno zaprocentują w przyszłości i sprawią, że będę mógł jeździć w jeszcze fajniejsze miejsca w super towarzystwie, a to jest właśnie to, co chcę robić. Jeżeli chodzi o pytania od widzów, to jest tutaj jeszcze to pytanie odwieczne, czyli gdzie srałeś? I to jest pytanie, które szczerze mówiąc trochę mnie kłuje, może w ten sposób to powiem, gdyż nie jest to jakieś, nie wiem, obelga ad personam, czy coś w tym stylu. Natomiast no, jest to coś, co nie do końca mnie cieszy, bo moje filmy ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób, tak jak mi zresztą sami napisaliście pod tą ankietą i tak naprawdę po publikacji filmu ja mam masę nowych ludzi, którzy wchodzą i zaczynają oglądać i 90% z nich po prostu pierwsze przemyślenia to jest gdzie srałeś. Znaczy z tym 90% to może przesadziłem, no natomiast tych komentarzy, no to jest bardzo dużo, które się pojawia. Na początku jeszcze odpisywałem, miałem nawet jakieś gotowe odpowiedzi i tak dalej, no ale później jak już przez, nie wiem, 2 miesiące pisałem, nie wiem, 2, 5, 10 osobom dziennie, gdzie sram, no to już się trochę zacząłem z tym krępować i zastanawiać, co ty w ogóle robisz, Kawiak, no to jest przecież bez sensu, nie zrobiłeś kanału po to, żeby opowiadać o swoim sraniu. To tak jest, niekomfortowo się czuję opowiadając o sraniu, no zresztą jak chyba każdy na moim miejscu by się czuł. Co mnie kuło, to przede wszystkim forma zadawania tych pytań, niektórzy pisali to w bardzo wulgarny sposób, co w ogóle zniechęca do jakiejkolwiek odpowiedzi. Niektórzy wręcz domagali się odpowiedzi, jak nie odpisywałem, to pisali, że ej no co, weź mi odpowiedz, bo mnie to strasznie interesuje. Natomiast najbardziej bolało mnie takie komentarze, jak ktoś pisał, że najbardziej interesuje mnie to, gdzie sraliście. No cholera jasna, jeżeli ktoś schodzi pod ziemię na 100 godzin i później poświęca drugie tyle, żeby nie więcej czasu na to, żeby to zmontować i żeby powstała z tego jakaś tam ambitna seria i tak dalej. I jedynym feedbackiem, jakie niektóre osoby są mi w stanie dać, to Kawiak, gdzie srałeś? No to jest dla mnie trochę przykre jako dla twórcy, także dlatego też przestałem opisywać na te pytania, dlatego też nie poruszałem tego tematu w żadnym odcinku z Katakumb i to jest podejrzewam pierwszy i ostatni raz, kiedy się wypowiadam na temat mojego strania pod ziemią. Więcej takich rzeczy nie będzie. Może kiedyś zrobię jakiś kompleksowy odcinek o higienie pod ziemią, ale to na to w najbliższym roku raczej nie będzie czasu, także to jest plan na jakąś daleką przyszłość. Jeżeli chodzi o Izrael, do którego wyjeżdżam za parę dni, to tam planuję zrobić 2 serie. Pierwsza seria będzie serią typowo jaskiniową, aczkolwiek też nietypowo, a druga seria będzie o wzgórzach Golan. I w tej serii o wzgórzach Golan poruszę kilka tematów, czyli historię wojny 6-dniowej, historię wojny Jom Kippur. Postaram się to zrobić tak apolitycznie, jak tylko się da, przedstawiając same suche fakty i oczywiście ciekawostki, z tego względu, że na tym obszarze te wojny się właśnie toczyły i pozostałości tych wojen właśnie będę tam oglądał, czyli te czołgi, które widzieliście w poprzednich odcinkach, czyli syryjskie forty, które będą w sumie najbardziej podziemną częścią tej serii, gdyż ta seria nie będzie tak podziemna i klaustrofobiczna jak inne, które widzieliście, to będzie bardziej coś w stylu a la Wołoszański. Napisałem kilka artykułów, no i chciałbym tą wiedzę wykorzystać też w filmach, gdyż taki też miałem plan za pierwszym wyjazdem do Izraela, natomiast pogoda była tak zrypana, ja miałem jeszcze wtedy inne kamery, inne sposoby nagrywania, że nie dałem rady tego nagrać. Dlatego teraz jadę jako drugie podejście, jadę tam też nie pierwszy raz, tylko już drugi raz wzgórza Golan, na trzeci raz do Izraela. Także już wiem, czego się tam spodziewać, wiem, w jaki sposób to będzie wyglądać, co też mi znacznie ułatwi nagrywanie. Opowiem też troszeczkę o wiosce Ma'id al-Shams, w której ja będę i o ludziach, którzy ją zamieszkują, gdyż ludzie, którzy ją zamieszkują, nie są ani Żydami, ani Arabami, są tak naprawdę, jakby to powiedzieć, Amiszami czy Mormonami islamu i ta cała kultura, ta cała grupa etniczna nazywa się druzami.
I to jest też bardzo ciekawy wątek, który chciałbym poruszyć. Będzie to już trochę taki, może to nie będzie seria, to będzie odcinek, ale taki trochę bardziej podróżniczy, żeby pokazać, w jaki sposób ta cała społeczność, wioska wygląda tuż przy syryjskiej granicy, gdyż tak naprawdę cała ta wioska opiera się o granicę syryjsko-izraelską teraz. No i kolejnym celem na tą pierwszą część tego wyjazdu do Izraela, bo części będą dwie, będzie, i teraz uwaga, jazda na nartach w Izraelu. Nigdy w życiu nie jeździłem na nartach, tam będę miał możliwość. W ogóle do Izraela lecę z deską snowboardową, także nie wiem, co ja powiem na lotnisku. Zaraz koło Major Sham znajduje się góra Hermon, na której znajdują się jedyne w całym Izraelu stoki narciarskie. Pomyślałem sobie, że tytuł na odcinek "Pojechałem do Izraela na narty" będzie dobrze bajtowy, dlatego taki odcinek trzeba też będzie nagrać. Kto w ogóle jedzie ze mną do tego Izraela? Jadą ze mną dwie grupy osób. Pierwsza to jest grupa, którą ja sobie wybrałem. A druga to jest grupa, która sama wybrała, że chce ze mną jechać. O tej drugiej grupie opowiem zaraz. Natomiast na pierwszy wyjazd na tych pierwszych 5 dni na wzgórza Golan jedzie ze mną Simon. Simona możecie zobaczyć w odcinkach z urodzin ze 100 metrów pod ziemią. Oprócz tego jedzie też Tomek Zygzak, który prowadzi profil na Facebooku, stronę na Facebooku. Tego jeszcze nie robiłem. Jeżeli oglądacie Terenwizję, to możecie tam bardzo często zobaczyć właśnie Tomka Zygzaka, który bardzo często bierze udział w ich odcinkach i jeździ w ich odcinkach swoim starym 6-6. Czy 266, już nie pamiętam. No oprócz tego jedzie mój zaprzyjaźniony kolega Australijczyk, który jest profesjonalnym fotografem i który też będzie miał kilka zadań podczas tego wyjazdu. Kolega jedzie jako fotograf i kolegi zadaniem najważniejszym przede wszystkim będzie to, żeby zrobić jakąś fotograficzną relację z tego wyjazdu, profesjonalną fotograficzną relację z tego wyjazdu, gdyż ja robię nieprofesjonalne wersje filmowe, a on robi profesjonalne zdjęcia. Dlatego też zaprosiłem go na ten wyjazd, no i oczywiście się zgodził, bo jak ktoś się dowiaduje, że może pojechać z kimś, kto już ogarnia temat do strefy, gdzie jest konflikt zbrojny, no to jak ma wystarczająco nierówno pod sufitem, to zgadza się z reguły w parę minut. I tak też było z tymi trzema panami. Z Simonem jest na przykład tak, że Simonowi w kwietniu rodzi się córka, także to będzie jego ostatni wyjazd tego typu na naprawdę bardzo długo, żeby nie powiedzieć, że na zawsze. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za to, że jedna z tych serii nie będzie klaustrofobiczna, czy nie będzie ciasna, czy nie będzie podziemna, ale już ja postaram się o to, żeby była jak najciekawsza. Później mamy jedną jaskinię w planach, jaskinia w tej mniejszej grupie oczywiście, jaskinia tuż przy samej Jerozolimie. Też bardzo ciekawe miejsce, odkryta w sumie niedawno, kilkadziesiąt lat temu, po prostu traktor jadąc po polu zapadł się i okazało się, że pod spodem jest gigantyczna jaskinia. Komora tej jaskini jest ogromna i wiele osób jeździ tam tylko po to, żeby spróbować doświetlić przede wszystkim i zrobić zdjęcie tej komory. No i taki też właśnie cel będzie tego fotografa, że my mu pomożemy to doświetlić, a on ma zrobić zdjęcie tej komory, najlepsze takiego, jakiego jeszcze nie zrobił nikt. No i oczywiście eksploracja tej całej jaskini, opowiem też trochę o historii tego miejsca. Taki jest nasz plan na ostatni dzień, później chłopaki się rozjeżdżają. Ja mam jeden dzień na przygotowanie się na przylot grupy i 31 stycznia przylatuje do mnie grupa. Jest to 10 osób, każdą z tych osób już znam, gdyż wszyscy brali udział w co najmniej kilku wyjazdach, które zorganizowałem. Jest tam nawet parę osób, które były na wszystkich wyjazdach, jakie zorganizowałem od momentu, kiedy pojechali na pierwszy, czyli na majówkę w zeszłym roku na bunkry. To jest dobry przykład też na to, w jaki sposób podziemia i penetrowanie dziur uzależnia i że tak naprawdę chyba powinienem drukować na tym jakieś ostrzeżenia, gdyż jak ktoś złapie bakcyla i to dobrze siądzie, to później mam naprawdę ciśnienie od tych osób, żeby zorganizować jakiś wyjazd, bo w tym miesiącu jeszcze nic nie było, co jest też fajnym feedbackiem, który pokazuje, że robię to, co robię w sposób taki, że to się ludziom podoba, co jak najbardziej cieszy. Jeżeli chodzi o plan z tą grupą, planujemy jaskinię solną, niedawno odkrytą, najdłuższą na świecie. Jaskinia nazywa się Malham. Oczywiście jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, gdyż w Izraelu teraz są powodzie na południu, na północy zamiecie śnieżne, bardzo często są zamykane drogi, jakieś tam lawiny błotne i tak dalej, więc jeżeli pogoda nam nie pozwoli, to będziemy musieli tą jaskinię odpuścić. Z tego względu, że ona się znajduje tuż przy Morzu Martwym, które jest najgłębszym punktem na całej planecie tak naprawdę, więc cała woda, która spada w Izraelu, spływa właśnie tam i dlatego tam się często też tworzy dużo powodzi nagłych, które po prostu powodują, że trzeba zamykać drogi i nie ma dojazdu, więc jeżeli z tą jaskinią się nie uda, to mam tutaj plan B. Planem B jest właśnie jaskinia, pierwsza jaskinia, którą zobaczyłem w życiu. Później z tą grupą jedziemy w okolice miejscowości Beszgówryń, gdzie znajduje się tak naprawdę podziemne miasto, o którym wspomniano już nawet w Biblii. Przez kilkaset lat kredowe skały pod tym płaskowyżem właśnie były drążone przez ludzi, którzy budowali tam prawdziwe podziemne miasta, dzwony. Zresztą opowiadałem o tym w całej serii Pierwszy wyjazd do Izraela. No i po spędzeniu 5 czy nawet 6 dni w tym rejonie Beszgówryń, codziennie będziemy eksplorowali 2, może nawet 3 systemy podziemne, jeżeli nam się uda czasowo,
Lecimy do drugiej albo trzeciej, już nie pamiętam, najdłuższej jaskini w Izraelu. Jaskinia znajduje się też koło Jerozolimy, nazywa się Haritun. I z tej jaskini również powstał film. Także większość tych miejsc, które się pojawią jakby w dalszej części tej serii, widzieliście już w jakimś sensie na kanale, natomiast nie widzieliście w całości, bo to były akurat te odcinki, które ścinałem z 3 godzin na 10 minut. Nie poznaliście też ich całej historii. Wydaje mi się, że będą one dla was cały czas ciekawe, tym bardziej, że w tej serii, gdzie będą już, zresztą w całej serii z Izraela, chciałbym trochę większy nacisk położyć na to, żebym nie tylko ja był przed kamerą, to znaczy po to zabieram sobą Simona i Zegzaka, żeby trochę pomagali mi animować te wszystkie odcinki, a w momencie, w którym przyjedzie do mnie już ta grupa, no to będę się starał bardziej skupiać bardziej na pokazywaniu właśnie tej grupy, niż na pokazywaniu tego, co ja tam robię, bo mojego tyłka to już się naoglądaliście, moje twarzy zresztą też, więc fajnie w końcu byłoby zobaczyć jakiś inny tyłek wciskający się w jakiś ciasny otwór, tym bardziej, że to jest tyłek po części jednego z was, gdyż ta każda z tych osób, która ze mną jedzie, zaczynała jako jakiś mój widz. Później przyjechała na wyjazd, później złapała bakcyla, zaczęła jeździć na kolejne. W międzyczasie się bardzo mocno zakolegowaliśmy. To jest tak naprawdę droga, którą oferuję chyba każdemu z was do przejścia, jeżeli byście byli zainteresowani. Taka mała reklama. I jeszcze ostatnia taka rzecz, takie delikatne może jakieś plany na przyszłość, w jaki sposób ten kanał się będzie rozwijał, bo rzadko jest taka okazja, że zbieram się do tego, że siadam przed kamerą w domu i mówię do tego oczka, co jest dla mnie cały czas w pewnym sensie niekomfortowe. Moja strona internetowa. Nad moją stroną internetową siedzę chyba już od września tak naprawdę. Temat się ciągnie od sierpnia, także strasznie mi ciąży. Natomiast no nie mogłem tego zrobić wcześniej z tego względu, że cały czas montowałem odcinki z Katakumb. Po powrocie będę miał kolejne odcinki do montowania, natomiast absolutnym priorytetem jest moja strona. Z tego względu, że na tej stronie będzie harmonogram wyjazdów na cały rok. I to jest coś, co chciałbym opublikować jak najszybciej. Chociażby z tego względu, że ogłaszanie wyjazdu pod ziemię na 2 tygodnie przed mija się z celem, no bo nikt nie zdąży wziąć wolnego. Jeżeli chodzi o Izrael, ogłaszałem go chyba 8 czy 10 miesięcy przed i tylko dlatego udało mi się nazbierać całą grupę, bo wszyscy po prostu mogli zorganizować sobie zawczasu wolne, urlop i tak dalej. Także na mojej stronie na pewno będzie harmonogram wyjazdów, będą bardzo szczegółowe opisy wyjazdów, będą dodatkowe informacje, co zabrać, jak się przygotować, gdzie dojechać, co, jak to wygląda, jaki jest plan, jak wygląda noclegownia, jaka jest mapka, żeby jak najlepiej zaparkować, no po prostu wszystko będzie podane w jednym miejscu. No i dodatkowo ta strona będzie jakby zbierała wszystko to, co ja stworzyłem w internecie przez całą swoją karierę robienia internetów, że tak powiem. Czyli będą te moje wszystkie filmy z jakimiś krótkimi opisami, również te, których nie publikowałem jeszcze na YouTubie, oraz wszystkie artykuły, jakie napisałem. No i teraz ja mówię o tym wszystkim jako o portalu, a nie jako o stronie, bo moim zadaniem jest połączenie tego wszystkiego w taki sposób, żeby osoba, która chciałaby ze mną pojechać na bunkry do Międzyrzecza, mogła tak naprawdę spędzić 3 godziny na mojej stronie, przeglądając filmy, artykuły, jakieś krótkie informacje na temat tych bunkrów, czyli na temat miejsca, do którego wyjazd rozważa. I wydaje mi się, że takie kompleksowe, bardzo szerokie podejście no jest czymś, co w jakiś sposób się przyjmie i pozwoli mi w końcu rzucić moją znienawidzoną pracę i zająć się robieniem tego, co chcę robić, czyli organizowaniem wyjazdów pod ziemię dla innych i dla siebie. Strona internetowa wiąże się oczywiście ze zmianą jakby brandingu kanału, czyli na kanale zostanie zmieniona nazwa. Zmienię w końcu to stare logo, które już mam od 2 czy 3 lat, które no, musi w końcu pójść. Logo już mam zrobione i logo mam zrobione tak naprawdę od chyba pół roku już, że jeżeli mam być z wami szczery. Logo jest po prostu mistrzowskie. W momencie, w którym je opublikuję, na pewno nie jedna z was parsknie śmiechem i nie jedna osoba też będzie chciała sobie kupić taką naklejkę, żeby naklejać na tył samochodu, gdyż no, nad logiem naprawdę bardzo długo myślałem i wydaje mi się, że wymyśliłem bardzo fajną rzecz, która będzie się fajnie rzucała w oczy. I na koniec mam jeszcze do was wszystkich jedną prośbę. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, ile tak naprawdę osób zobaczyło te wszystkie odcinki, ile osób poświęciło tych 6 godzin swojego cennego czasu, który można było spożytkować zupełnie inaczej, na zobaczenie filmów, które ja zrobiłem. Dlatego myślałem nad tym, w jaki sposób to zrobić i pod tym filmem dodam komentarz. I nie będę was prosił o komentarz pod tym komentarzem, na odpowiedzenie na niego. Wiem, że nie każdy ma konto, nie każdemu się chce, nie każdy lubi w ogóle. Natomiast jeżeli zostawicie mi lajka przy tym komentarzu, jako potwierdzenie tego, że zobaczyliście wszystkie odcinki, no to będzie dla mnie wspaniały feedback. Bo będę też widział, że takie długie odcinki warto robić, że takie długie odcinki się ogląda i że takie długie serie są też jakby oglądalne, a nie muszą być to jakieś króciutkie odcinki. Także prosiłbym was o zostawianie lajków pod komentarzem, który tutaj jest pod tym filmem. To chyba wszystko, ja wracam do pakowania się tutaj do wyjazdu do Izraela, cały czas jestem nieprzygotowany, także czeka mnie jeszcze dużo pracy, a jeszcze muszę zmontować ten odcinek, także widzimy się pewnie za 3 tygodnie, bo nie podejrzewam, że
żebym w tydzień po Izraelu coś zmontował, będę musiał dojść do siebie i oczywiście wrócić do pracy. Teraz 3 tygodnie na kanale bez kawiaka, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzicie. Ja jadę do Izraela penetrować dziury. Do zobaczenia w kolejnej serii. Czołem!